Cześć, z tej strony Jakub Głowacz i dzisiaj będę miał okazję poprowadzić wywiad z Szymonem Kaczyńskim. Cześć Szymon. Cześć, cześć. Opowiedz coś o sobie dla naszych widzów. Mam 26 lat, ten wiek zawsze gdzieś tam trochę podkreślam, bo myślę, że jak na młody wiek udało się już zrobić całkiem sporo. Na chwilę obecną prowadzę całkiem sporą firmę, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości. Obecnie mamy w obrocie i w przygotowaniu ponad 100 mieszkań jednocześnie. Kupujemy już całe kamienice, nadbudowujemy te kamienice. Do tego mamy jeszcze swoją fabrykę mebli, no i też edukujemy, jeżeli chodzi o inwestowanie w nieruchomości, głównie w nurcie, jak oszukiwać obecny system finansowy, czy też wykorzystywać jego słabości po to, żeby właśnie zarabiać pieniądze, no i budować swój majątek na przyszłość. Powiedziałeś, że masz 26 lat i jak na samego inwestora nieruchomości jest to dosyć taki... Brzmi abstrakcyjnie. Brzmi abstrakcyjnie, wiem, dokładnie. Tak. I stąd moje pytanie, jak zaczynałeś? Bo z tego, co udało mi się dowiedzieć, to zaczynałeś od KFC. I skąd w ogóle zmiana z pracy najpierw właśnie w restauracji do nieruchomości? Gdybyś mógł opowiedzieć o tej historii, jak to się zaczęło? Myślę, że kształtowanie mojego mentalu zaczęło się znacznie wcześniej, ponieważ wcześniej zawodowo uprawiałem sport i to właśnie tam nauczyłem się tam nie poddawać, ciężko pracować, czasem aż za ciężko, tego, że ciężka praca rzeczywiście jest w stanie coś w życiu dać. Z czasem okazuje się, że to jednak mądra praca jest w stanie dać nam najwięcej. Natomiast wiedziałem, po prostu miałem zawsze gdzieś tam takie bardzo wysokie ambicje. Na początku udzielało się to w sporcie, nawet były tam jakieś mniejsze, większe sukcesy, medale Mistrzostw Polski. Na świecie niestety nic nie zwojowałem, no a potem po zakończeniu kariery, krótka piłka, nie trenujesz, to idź do pracy. Więc szybko znalazłem pracę gdzieś tam w KFC i pamiętam wtedy jako młoda osoba, to było dla mnie naprawdę trudne w ogóle, bo wydawało mi się, że tej pracy po prostu nie ma. To były, miałem wrażenie, takie jedyne miejsce, gdzie mogę pójść, no ale tam gdzieś mnie przeszkolili, zacząłem pracować, jeżeli tak można powiedzieć, robić w miarę fajne wyniki sprzedażowe, bo w tych konkursach sprzedażowych, jeżeli chodzi o opychanie ludziom bekonu, sera do kanapek, gdzieś tam byłem zazwyczaj w czołówce, dostawałem za jakieś 5, 6, 10 zł do premii dziennej. No i tak to się wszystko zaczęło. Ja już wtedy wiedziałem, że chcę osiągać dochód pasywny. Miałem już taki przykład, ponieważ moi rodzice 10 lat temu kupili mieszkanie. No ja sam widziałem, że to mieszkanie jest, ono się wynajmuje, kredyt jest dawno spłacony, co miesiąc wpadają pieniądze. I to było na samym początku taka moja myśl, będę miał 5 mieszkań na wynajem i nie będę musiał pracować do końca życia, będę mógł po prostu miał 5-7 tysięcy miesięcznie i będę się z tego cieszył. Porozmawiajmy troszkę o tej pracy, której mówiłeś, bo powiedziałeś, że pracować mądrze i pracować ciężko. Jak rozróżnić te dwie tak naprawdę rzeczy? No myślę, że przede wszystkim jakby kluczową rolę ma tutaj delegowanie pewnych rzeczy, bo musimy sobie rozróżnić przedsiębiorcę, który jest przedsiębiorcą zatrudniającym pracowników, który zajmuje się budowaniem firmy, budowaniem struktur i koordynowaniem tym wszystkim, który buduje jakby taką maszynę, od przedsiębiorcy, który robi w swojej firmie wszystko od A do Z. I rzeczywiście to jest tak, jakbyśmy teraz sobie wzięli takiego Jeffa Bezosa czy na przykład Ilona Muska, no to są ludzie, którzy gdzieś tam oczywiście mają koncepcję, prowadzą to wszystko, ale pod nimi jest cała masa ludzi. Oni nie mogą teraz zajmować się wykonywaniem przelewów w swoich firmach, nie mogą robić takich podstawowych rzeczy i na pewnym etapie jest właśnie ten przeskok, kiedy my jesteśmy de facto samozatrudnioną osobą, która ogarnia wszystko i powinniśmy rzeczywiście wtedy praktycznie do perfekcji dopracować, moim zdaniem, każde stanowisko w naszej firmie, żeby być w stanie potem w sposób skuteczny przekazać to dalej. Bo mam wrażenie, że to był w moim przypadku taki bardzo duży problem, że ja wiedziałem, jak coś robić, ale kierowałem się intuicją. I teraz jak przekazać komuś? W tym momencie musisz podjąć taką decyzję w oparciu o takie czynniki. Jak to zrobić, żeby rzeczywiście firma dalej funkcjonowała? I uważam, że to jest obecnie największy problem wielu przedsiębiorców, którzy chcą się skalować, że po prostu oni jakby głównie jadą na tym, że są po prostu pracowici, mają dobrą intuicję, ale intuicji nie da się skalować. Trzeba jakoś opisać działania, które ta intuicja wybiera, żeby po prostu być w stanie dalej rosnąć. I tu uważam, jest bardziej ta mądra praca, czyli właśnie budowanie zespołów, które są w stanie osiągać gdzieś tam też te nasze wspólne cele, a jednocześnie samemu zajmować się tymi rzeczami, bardziej obieraniem kierunku, analizowaniem, pomaganiem, doradzaniem, a nie koniecznie taką całkowicie operacyjną pracą. W którym wieku w takim razie jakby zacząłeś budować te zespoły? Czy to było przed zarobieniem pierwszego miliona w wieku 22 lat, do którego jeszcze wrócimy, czy to było bardziej po, kiedy już cały ten proces, że tak powiem, znałeś od podszewki i wiedziałeś, co się z czym je? Jeżeli chodzi o firmę, którą mamy teraz, no to właściwie powiedziałbym, że chyba przed nawet zatrudnieniem tego pierwszego pracownika, ale to było właśnie na zasadzie typowy asystent. Osoba, która właśnie miała gdzieś tam przepisywać protokoły zdawczo-odbiorcze, przepisywać liczniki, no bo to była prosta kalkulacja. Skoro ja mogę w tym czasie zobaczyć 5 mieszkań i mogę z tych 5 mieszkań kupić jedno, na którym potem zarobimy 60, 80, 100 tysięcy złotych, a mogę iść i postać sobie w kolejce w Tauronie przez pół godziny, no to wiadomo, że jednak ten czas można spożytkować gdzieś tam dużo lepiej. Więc na początku właśnie był ten asystent. No wciąż powiem tak, wciąż jesteśmy w miarę małą firmą, jeżeli chodzi o
ilość zatrudnionych osób. Jeżeli chodzi o jakby pieniądze, którymi obracamy, nasze czy inwestorów, no to już wygląda to zupełnie inaczej, ale też nasz rynek trochę to warunkuje, ponieważ no można sprzedać 10 mieszkań i w większym mieście typu Warszawa 10 mieszkań można mieć nawet gdzieś tam 10 milionów złotych obrotu, więc no to tak to czasem wygląda. No ale bardzo, bardzo szybko ogólnie gdzieś tam zacząłem gdzieś tam zatrudniać kolejnych pracowników, no po to, żeby po prostu delegować. To oczywiście wiąże się też z masą błędów, ale trzeba być na to przygotowanym w kontekście prowadzenia firmy. Co w takim razie byś polecił osobom, które jeszcze nie zatrudniają pracowników czy asystentów, a chciałby zacząć właśnie po to, żeby troszkę oddelegować? W pierwszej kolejności coś, co ja zauważyłem, że zrobiłem źle, to powinniśmy właśnie określić, jakie my podejmujemy działania i najpierw to sobie po prostu porozpisywać na procesy i procedury. Czyli na przykład, jeżeli ja teraz wybieram mieszkanie, to nie działać na zasadzie, ok, to się, mogę to kupić, zarobimy na tym, tylko jakie mieszkanie powinniśmy kupić, jakie ono powinno mieć warunki, jaką powierzchnię, jaka cena, jak to ocenić, czy na przykład to mieszkanie jest w odpowiedniej cenie w stosunku do wartości rynkowej. To akurat nie jest proste w naszej branży, ponieważ tu każdy produkt jest zdecydowanie inny i my de facto kupując mieszkanie często nie wiemy, za ile je dokładnie sprzedamy, a musimy w jakiś sposób mniej lub bardziej to ocenić, ale rozpisywanie tych rzeczy, co dokładnie w danej sytuacji robić, bo moim głównym błędem, z którego w dalszym w sumie cały czas gdzieś tam, można powiedzieć, z tego wychodzę i staram się gdzieś tam to naprawiać, było coś na zasadzie masz i pracuj. Po prostu biorę pracownika, mówię, dobra, no to tutaj musisz sprzedawać musisz w taki sposób, że musisz dodawać ogłoszenia. Jakoś to było powiedziane, ale brakuje tutaj moim zdaniem takiego kierowania i w tym momencie widać, że jeżeli firma nie jest wtedy całkowicie tobą, tylko już potrzebujesz wokół siebie ludzi, no to powinni dostawać gdzieś tam jasne wskazówki i powinno być to jasno określone, co robić w danej sytuacji, jak reagujemy i na jakiej podstawie podejmujemy decyzję, żeby zostawić im jakby wolę wyboru, ale pokazać cel, który też chcemy osiągnąć. Czyli w dużym skrócie takie spisanie jasnych, przejrzystych procedur, które każda osoba niezależnie od wejścia do firmy, czy jest nowa, czy nie jest nowa, po prostu będzie w stanie podążać za nimi. Myślę, że tak. Myślę, że to jest takie kluczowe. Okay. Pierwszy milion zarobiłeś w wieku 22 lat. I tutaj pytanie, nie każdy ma możliwość zarobienia takiego, czy nie każdy miał możliwość. Czy przy takich pieniądzach nie uderzyła ci psodówka? Jeśli uderzyła, to jak sobie z tym poradziłeś? Rynek nieruchomości jest o tyle prosty, że obracając bardzo dużymi pieniędzmi, nigdy ich nie masz. Więc jakby można powiedzieć, że moją codziennością są sytuacje, kiedy mamy na przykład gdzieś tam właśnie w obrocie nieruchomości warte parę 10 milionów złotych kamienicę, a zastanawiamy się, z czego na przykład popłacić faktury, bo po prostu mamy pieniądze w nieruchomościach, w aktywach, teraz już w maszynach również, bo też mamy własną fabrykę mebli. Więc jakby kolejne po prostu wszystko, co zarobiłem, to było gdzieś tam kolejne mieszkanie. Powiem szczerze, to jest rzecz, z której ja jestem niesamowicie dumny. Pierwszy raz w całej mojej historii biznesowej, dopiero chyba pod koniec zeszłego roku, miałem jednocześnie na koncie więcej niż milion złotych. Tylko raz to się zdarzyło, że po prostu na koncie, bo zazwyczaj to jest tak, że wiemy, że sprzedajemy mieszkanie, już na to miejsce czeka kolejne dwa, lub zazwyczaj działa właśnie w przeciwnym kierunku, że potrzebujemy pieniędzy, żeby kupić kolejne okazje, a jeszcze na przykład środki nie spłynęły, klient przesunął akt notarialny, czy mniej więcej właśnie coś takiego. Więc w branży nieruchomości kompletnie tych pieniędzy nie widać. I to właśnie też często się zastanawiam, jeżeli ktoś prowadzi biznes, zarabia pieniądze i nie do końca wie, co z nimi robić, bo ludzie często potrafią zarabiać pieniądze, a nie wiedzą do końca, jak je potem dalej inwestować. My de facto, można powiedzieć, bardziej inwestujemy pieniądze. Oczywiście wspomagamy to też pracą, przygotowaniem nieruchomości, zwiększeniem ich wartości i wszystkim, jakby tą całą otoczką, no ale u nas jakby to jest bardzo kapitałochłonny biznes. I jaką cenę ci przyszło zapłacić właśnie za zarobienie takich pieniędzy w wieku 22 lat? No bo jednak coś się musiało zadarzyć takiego. Tak, wiesz, to jakby ogólnie i to myślę, że warto o tym mówić wprost, bo jako ludzie często często kiedy rozmawiam z jakimiś przedsiębiorcami, na pierwszy rzut oka nikt nie mówi, nie wydaje się, żeby było tam cokolwiek złego. Ale kiedy zapytasz, słuchaj, a nie stresujesz się, a nie masz tak, jakiś czas temu się mojego prawnika zapytałem. Mówię, kurczę, słuchaj, wróciłem z wyjazdu i pierwsze dwa dni po wyjeździe taki jestem strasznie depresyjny. Nie wiem, co się dzieje w ogóle. Mówię, wiesz co, ona to samo, nie? I nagle się okazuje, że my wszyscy mamy mniej więcej te same problemy, bo po prostu świat, który teraz mamy, czyli social media, często też jakieś właśnie, taka łatwa dopamina po prostu, roleczki, Instagram, alkohol, czy jeszcze jakieś używki i życie
takie w ciągłym biegu i bombardowanie nas informacjami. Też cały czas mamy, ile mamy stresorów. Informacje o wojnie, o COVID-zie, jak sobie prześledzimy ostatnie lata, no to w jakim my stresie właściwie cały czas żyjemy. Do tego jeszcze zmieniające się, można powiedzieć, cały czas przepisy gry, wzrosty kosztów energii. To powoduje, że ludzie, którzy chcą po prostu brać odpowiedzialność za swoje życie, się tym przejmują. I to jest w sumie całkowicie normalne. W moim przypadku, no już właściwie mniej więcej około 3 lat temu miałem zdiagnozowaną nerwicę lękową. To nie było też jakby stricte połączone tylko i wyłącznie biznesowo, bo to było też mniej więcej pół roku potem, jak zmarł mój tata. Natomiast myślę, że i jedna, i druga rzecz miała na to znaczny wpływ, ale wtedy też z drugiej strony poznałem sposoby, jak można sobie z tym leczyć i powiem tak, zawsze pod kątem naszych predyspozycji, zawsze to, że tak powiem, w jakimś stopniu będzie wracać, tak? Czyli i też widzę to po wielu przedsiębiorcach, że na przykład w okresach takich jesienno-zimowych to są okresy bardziej depresyjne, mamy tym bardziej tutaj w Polsce dosyć krótki ten dzień, rano wychodzimy do pracy, jest ciemno, potem jest ciemno. I różnie to się objawia, to mogą być lęki, może być gdzieś tam brak chęci do pracy, brak siły do pracy, brak motywacji, no bo my jako ludzie jesteśmy de facto wypadkową neuroprzekaźników, hormonów i w bardzo dużym stopniu właśnie ma wpływ to na to, jak się czujemy. I można sobie z tym radzić. Ja po czasie już też zacząłem jakby znajdować sposoby pod kątem właśnie diety, prowadzenia siebie, życia, jak to rzeczywiście robić, żeby swój organizm traktować na jakimś tam fajnym poziomie, bo my jako przedsiębiorcy, ja to często lubię do sportu porównywać. Jeżeli jest sportowiec, sportowiec musi mieć trenera. Ten trener musi mu powiedzieć, w takiej sytuacji robisz to czy to. I tak samo uważam, że przedsiębiorca jako osoba, która bierze odpowiedzialność za innych ludzi, za ich rodziny, za kontrahentów, za zamówienia, nierzadko za kapitał jakby inwestorów, jakby tych rzeczy, które mogą się wywalać, które mogą się nie udać, jest tak dużo, że to naprawdę jest potrzebny, taki bym powiedział, trener mentalny lub na przykład psychoterapeuta, żeby po prostu z pewnymi rzeczami sobie pomóc poradzić, bo jakby no, nasi rodzice, mimo tego, że chcieli dla nas bardzo dobrze, często nieumyślnie wgrali nam jakieś systemy, które teraz po czasie po prostu wychodzą. Gdybyś miał wybrać jakąś jedną rzecz, czy to social media, czy to wiadomości, czy to ta dieta, która już od razu, załóżmy po tygodniu, po miesiącu by mogła pomóc naszym słuchaczom, to co by to było? Myślę, że w pierwszej kolejności powiedziałbym, że jest to sen. Bo jeżeli się wyśpisz, to de facto łatwiej ci będzie unikać social mediów, wstaniesz wypoczęty, twój organizm nie będzie cię nagle namawiał do tego, żeby sobie odpalić TikToka czy Facebooka. Ja sam korzystam teraz z aplikacji, które to blokują i wyobraź sobie, że w pierwszy dzień, kiedy jakby pobrałem tą aplikację, zablokowałem Instagram, Facebook, TikToka w ogóle jakby nie używam, nie mam tego, mam jako firma, ale ja w ogóle tam jakby zapominam o tym, że jest. Ja się złapałem na tym, że ja w ciągu pierwszego dnia 30 razy próbowałem odpalić tę aplikację. To wyglądało mniej więcej tak, że chcę do kogoś zadzwonić, wyciągam telefon i nagle, zablokowany, nie? Nie możesz korzystać, jakby aplikacja ci mówi, przekaż swój czas na produktywność. Więc myślę, że sen jest główną podstawą do tego, żeby potem łatwiej trzymać dietę, żeby mieć aktywność fizyczną, bo nawet jeżeli się na przykład nie będziesz wysypiać, ale będziesz mieć suplementację, to możesz nie dowieść diety, możesz mieć właśnie mniejsze chęci na to, żeby pójść na trening. I myślę, że też sen jest taką podstawą i nawet jest teraz taki facet, nie pamiętam dokładnie jak się nazywa, ale on prowadzi coś takiego, to jest fachowo znany chyba Blueprint Protocol. Multimiliarder, który chce maksymalnie wydłużyć długość swojego życia i sam też prosto wskazuje, że on oczywiście robi już niesamowicie skrupulatne rzeczy, ale on jasno wskazuje na to, że jeżeli miałby wybrać rzecz, która właśnie w największym stopniu pomaga przedłużyć tą długość życia, to jest to właśnie sen. Czyli po prostu dobra, wysypianie się. Dokładnie. Wróćmy do nieruchomości i mam pytanie, jaka była największa transakcja, jaką jako firma zrobiliście i jakie problemy się z tym pojawiły, bo obstawiam, że nie mogło pójść tak łatwo, tak pięknie. Więc tak, ogólnie największa transakcja, jaką do tej pory zrobiliśmy, to był zakup całej kamienicy, a właściwie zakup spółki, która posiadała kamienicę, więc jeszcze tutaj wiązały się z tym inne ryzyka związane z przejęciem ewentualnych, może nie długów, ale no, jakby przejęcie całej spółki z przejęciem, że tak powiem, całego, można powiedzieć, dobrodziejstwa, inwentarza i niekoniecznie dobrodziejstwa. Kupowaliśmy po prostu spółkę, która była właścicielem kamienicy w samym centrum Katowic. Piękna kamienica z zrobioną sztukaterią, z windą, z miejscem na ochronę, z monitoringiem, z bluszczem, no po prostu do tej pory projekt mojego życia, jakby to nie ulega wątpliwości. I tam właściciele musieliśmy znaleźć rozwiązanie, w jaki sposób oni mogą to sprzedać, żeby nie zapłacić horrendalnych podatków, bo tam w ogóle podatki, które oni mieli zapłacić, szły w paręset tysięcy złotych. Ostatecznie znaleźliśmy właśnie rozwiązanie, że kupiliśmy spółkę. Fajnie udało się to rzeczywiście dograć, natomiast same negocjacje trwały mniej więcej pół roku. Spotykaliśmy się, potem już mieliśmy dogadane, mieliśmy iść do notariusza. Nagle jeden jeszcze ze wspólników tam po drugiej stronie, że on jeszcze jednak musi z prawnikiem to skonsultować. No a często jest tak, że jak prawnicy wchodzą do gry, to
że tak powiem, transakcja przestaje być ludzka, tylko nagle jest takie troszeczkę szukanie rzeczy, które mogą się wydarzyć nawet gdzieś tam w bardzo małym procencie. Jest po prostu szukanie, jakby żeby, mam wrażenie często, żeby pokazać się po prostu klientowi. My jakby od początku no, wiedzieliśmy, że zapłacimy za tę kamienicę, wszystko będzie ok, no ale wiadomo jak jest. Przychodzi się do prawnika i nagle lubią nieraz ludzi trochę nastraszyć, co się może wydarzyć. Trwało to bardzo długo. U samego notariusza siedzieliśmy właściwie praktycznie prawie 3 dni, bo to też wymagało, najpierw musieliśmy podpisać umowy warunkowe z 2 wspólników, potem umowę sprzedaży z kolejnym wspólnikiem, żeby mieć zagwarantowane, że wtedy tam ta 2 nas nie wystawi. Musieliśmy mu za to zapłacić i potem dopiero mogliśmy przeprowadzić akt notarialny z tą 2 pierwszych wspólników. Więc właściwie połowa tygodnia wycięta. Podpisywaliśmy może łącznie około chyba tam 15-20 aktów, poddań się egzekucji, poręczeń innych spółek, zgody na bezciężarowe wyodrębnienie samodzielnych lokali mieszkalnych, więc jakby była tego naprawdę cała masa. No, kupiliśmy kamienicę w samym centrum Katowic, no, wartą w okolicach 15-20 milionów złotych. Ciekawie już wyremontowaną, zrobioną, w większości wynajmowaną. No i wzięliśmy to w bardzo fajnych pieniądzach. Czytałem, że zrobiliście 200 flipów w 3 lata. No teraz już ponad 400 będzie, no, w tym powiedział. Ponad 400, okej, okay, to jeszcze ale lepiej. Ale to w 3 lata to, jakby, to jest jakby krótszy okres. Jakby, no, dokładnie mamy dzisiaj, za 3 dni będzie dokładnie 5 lat, odkąd sprzedałem swoje pierwsze mieszkanie. Więc to też tak jakby jest taki efekt kuli śnieżnej. Okay. Pierwszy rok był znacznie mniej obfity w transakcje, teraz to już robimy, można powiedzieć, hurtowo. I tutaj właśnie pytanie dla osób, które nie obracają taką ilością. Jak ty zarządzasz w tym momencie swoim czasem, poza już tym, co wcześniej mówiliśmy, czyli delegowania i rozdysponowania obowiązków na inne osoby, ale jak ogarnąć na przykład te 400 flipów właśnie w 3 lata? 400 flipów w 5 lat? Może by znowu lubię gdzieś tam, jak jest potem szczerze. Natomiast no mamy to tak podzielone, że ja de facto nie muszę się operacyjnie wchodzić na przykład w proces remontu, który jest w naszym mieszkaniu. Mamy koordynatora, który jeździ, który kontaktuje się z ekipą, który sprawdza jakość, który robi zamówienia. Oczywiście czasem trzeba powiedzieć sprawdzam, czasem trzeba wejść, sprawdzić, za to jest ten przelew, zapytać, wyjaśnić. Ja raczej już teraz zajmuję się takimi rzeczami, no, w dalszym ciągu pozyskuję okazję, bo to jest coś, co akurat w naszej branży bardzo ciężko jest gdzieś tam dalej zdelegować. Ja określam mniej więcej plan, co robimy z daną nieruchomością, no bo tutaj, co uważam jest bardzo dużym problemem przy skalowaniu biznesu, właśnie jeżeli chodzi o transakcje na rynku wtórnym, na rynku nieruchomości, jest to, że każdy projekt jest zupełnie inny. Mamy kawalerki, mamy mieszkania wielopokojowe, mamy mieszkania, które dzielimy na wielopaki inwestycyjne, mamy właśnie kamienice i w większości przypadków mamy inne zakresy remontu, inne spółdzielnie lub inne wspólnoty, które mają do nas różne podejście, mamy innych sąsiadów, inne ekipy remontowe. I to jest bardzo duża przeszkoda, uważam, w skalowaniu tego biznesu, bo nawet deweloper, który mniej więcej chce sobie wybudować, no to jakby jest, wiadomo, przygotowanie tego procesu, pozwolenia, projekty, to jest bardzo długie, ale jednak jakiś zamysł, jakie mieszkania budować, jak je budować, czy zlecenie tego generalnemu wykonawcy jest tutaj w miarę proste. My de facto zarabiamy najwięcej na tym, że jesteśmy w stanie wyłapać pewne rzeczy taniej, czyli kupujemy taniej mieszkania, mamy tańsze ekipy remontowe, wiemy jak tym zarządzać, ale to nie jest jakby taki biznes typowo, można powiedzieć, wytwórczy, gdzie kupujesz wszystko w cenie rynkowej i nagle potem jeszcze do tego sprzedajesz. Więc to jest moim zdaniem najtrudniejsze, że my musimy cały czas szukać, bo produkty, na których my zarabiamy, no nie są ogólnodostępne na rynku. Najbardziej kluczową rzeczą jest to, że szukacie taniej i wyłapujecie taniej. Jak w takim razie znaleźć po pierwsze takie mieszkanie i na co w ogóle zwracać uwagę? Jest kilka sposobów. Ja osobiście najbardziej lubię te relacyjne sposoby, czyli właśnie między innymi sourcerzy czy pośrednicy. I dla takich osób początkujących to też jest świetny przykład, jak można zarabiać duże pieniądze, czyli na przykład być sourcerem na rynku nieruchomości. Taki sourcer zajmuje się wtedy tym, że chodzi po mieszkaniach, nawet po zwykłych mieszkaniach z ogłoszenia, ale może też na przykład porozsyłać swoje tak zwane zrywki, czyli pewnie kojarzysz posty z ogłoszeniami, młoda para kupi mieszkanie w tym bloku za gotówkę, może być zadłużone do remontu, napisane kolorowymi kredkami. Różne są sposoby, tak? Jakby, więc każdy się tym może zajmować w taki sposób, jaki chce. Natomiast ja najbardziej lubię takie relacyjne, czyli pośrednicy, sourcerzy, osoby, z którymi mamy gdzieś właśnie zbudowaną relację, którzy mówią, słuchaj Szymon, mam takie mieszkanie, taka cena dogadana. Zazwyczaj wtedy wygląda to tak, że jedziemy jeszcze na jakąś drugą turę negocjacji, no i po tej drugiej turze negocjacji albo od razu podpisujemy umowę, albo po prostu jeszcze jak klient się gdzieś zastanawia, no to oczywiście dajemy mu chwilę i potem gdzieś tam dopinamy deala. No to jest też w miarę fajne, no bo znowu kwestia czasu. Można by było samemu po tych mieszkaniach jeździć i oglądać sobie 100 mieszkań, dajmy na to tygodniowo, no ale straciłoby się czas wtedy na wszystko inne. No tu oczywiście w zamian
odpowiedzialny za opłatę, nierzadko małą. Rekordową prowizję, którą zapłaciliśmy Sarserowi, to było 85 tysięcy złotych za przekazanie domu w fajnej cenie. Więc tak, jeżeli chcecie też zarabiać na nieruchomościach, nie trzeba mieć tych pieniędzy. Samo przekazanie kontaktu można zarobić tu super pieniądze, ale no, to jest moim zdaniem najlepsze w tym wypadku. Do tego mamy jeszcze zrywki, do tego mamy właśnie jeszcze, no to co powiedziałem, relacje z pośrednikami, z sorcerami, czyli nawet, wiesz, często ludzie mówią, że oni nie mogą znaleźć okazji. No a co robisz, żeby znaleźć tą okazję? No sprawdzam na Autodomie. A ile mieszkań zobaczyłeś? No nie zobaczyłem, bo nie było okazji. Nie? I tak takie błędne koło. Tak, i tak to trochę często wygląda. A wiesz, nawet często jest tak, że ja bardzo często analizuję, jakby może nie w sytuacji, jakby co spowodowało, że gdzieś był sukces lub porażka, tylko co, jakby jaki był pierwszy etap. Tak jak w przypadku kamienicy, do mnie ta kamienica trafiła, bo miałem kanał na YouTubie. Bo kiedyś napisał do mnie facet, powiedział, no słuchaj Szymon, mam taką kamienicę, potem skosztuje spółka, chciałbym to zrobić z kimś doświadczonym. Oni chcą to sprzedać, potrzebuję kapitału, ale też jakby możemy tam te warunki fajnie jakby dograć, nie? I czy ja bym był, kurczę, dobra, przyjadę, mówię, kilometr ode mnie, zobaczę, mówię, super, nie? I teraz jakby działamy z tym. I tak samo jest właśnie nieraz z poszukiwaniem okazji, że na przykład już dzwoni do mnie jakiś pośrednik, sorcer i to jest taka fajna sytuacja też, która to pokazuje. Idziemy, oglądamy mieszkanie, mówię, kurczę, no nie do końca, nie? Mieszkanie mi się nie odpowiada, już w sumie wiedziałem wcześniej, no ale dobra, już się umówiłem, nie chciałem się jak cholera, ale pojechałem. I nagle sobie stoimy pod klatką, no i tak sobie gadamy, co tam, i nagle się mnie pyta, mówię, kurczę, Szymon, słuchaj, że znaleźliśmy takie mieszkanie, 40 metrów za 80 tysięcy złotych, ale tam jest jakiś problem prawny, no i oni w sumie zaczynają, oni się tego boją, czy ja bym tego nie wziął, nie? Czy ja ten... Wiesz co, no pokaż mi ten problem prawny, nie? Jakby jakie jest do rozwiązania. No ale sprawdziliśmy, chłopaki odstąpili nieruchomość, dostali 20 tysięcy prowizji, a my potem mieszkanie sprzedaliśmy za 170 tysięcy. Co robiliście? 170 tysięcy? Sprzedaliśmy za 170, no ale okay. Wyszło nam około 70 tysięcy zysku, nie? Właściwie na tym i jak sobie pomyślałem, że nie chciały mi się jechać na to spotkanie, nie chciały mi się poświęcać czasu, bo już gdzieś tam byłem zmęczony, ale pojechałem i nagle w głupiej rozmowie pod klatką wychodzi taka rzecz. I mam wrażenie, że czasem to jest taki, może nie przypadek, ale po prostu to, że jesteśmy w danym miejscu, że się udzielamy w tej branży, że nawet prosta rzecz, żeby napisać na Facebooku, że się zajmujesz nieruchomościami. Ja na przykład teraz do swoich kursantów nagle piszę, że znajomi z pracy ich pytają, słuchaj, mam mieszkanie na sprzedaż, czy pomożesz mi coś zrobić? Bo nagle jak ludzie wiedzą, że się czymś interesujesz, to nagle łatwiej jest to łączyć z potencjalnymi właśnie okazjami. Jak w takim razie nawiązywać te relacje? Bo poza takimi standardowymi, to co powiedziałeś, odezwał się do ciebie pośrednik, umówiliście się pod klatką, tutaj dobiliście jakiegoś deala. Gdzie można spotkać takich ludzi? Wiesz co, my to robimy bardzo prosto, typu dzwonimy do biura nieruchomości i na przykład ja początkowo tak robiłem, dzwoniłem do biura nieruchomości, mówię, słuchajcie, zajmuję się tym i tym, chciałbym się z wami spotkać na szkolenie i po prostu pokazać wam, jak możemy współpracować. Przyjeżdżam do biura, siedzą sobie ludzie, mówię, czym się zajmujemy, mówię, że mamy, sprzedajemy nieruchomości. Sprzedając nasze nieruchomości będziecie dostawać prowizję, nie musicie nic pozyskiwać. Dla pośrednika nieruchomości robienie pozysków, szczególnie jeszcze jako używając zimnych telefonów, to jest koszmar. Po prostu dzwonić do ludzi, odbijanie się, to jest naprawdę praca dla masochistów dosłownie, że jakby słyszysz nie, w najlepszym wypadku tak słyszysz. I tutaj nagle ktoś przychodzi i mówi, dobra, tu macie nieruchomości, macie zdjęcia, jak macie klienta, dostaniecie za to mieszkanie na przykład 2%. No i przy okazji jakby tak budujesz tą relację, że z jednej strony oni mogą sprzedawać twój produkt, wiedzą też, że jeżeli przyniosą do ciebie to mieszkanie, to jest też uważam częsty błąd inwestorów, że wiesz, się zastanawiają, że myślą, a czy to. Ja przychodzę, patrzę, bierzemy. Tyle. Szybki proces decyzyjny. I mówię, no w najgorszym wypadku zarobimy na tym trochę mniej niż zakładaliśmy, bo wiesz, możesz przeprowadzać jakąś skomplikowaną analizę, brać sobie kosztory Santa. I właśnie to też mam wrażenie, często jest błąd, że ludzie się przygotowują. A ja po prostu działam. I czasem widzę właśnie te rozbudowane Excele, wersje optymistyczne, pesymistyczne, 1000 opcji, które mogą się wydarzyć. A ja wiesz, często w ogóle bez Excela przychodzę, działam, no dobra, no jakby to jest też błąd, który popełniałem, że zacząłem tak działać i bardzo długo tak działałem potem, nie kontrolując tego, bo przy większej skali może się potem okazać, że nagle ci się biznes totalnie rozjeżdża i jakby my akurat pracujemy na bardzo fajnych marżach, ale no jeżeli ktoś pracuje na niższych i nie kontroluje tych kosztów, no to jest szybka droga do tego, żeby ten biznes moim zdaniem położyć w ogóle. Przy tych 500 zrealizowanych inwestycjach, jakie dalej pojawiają się problemy, których czy nie jesteś w stanie, czy nie do końca wiesz, jakie na ten moment zażegnać? Problemy, uważam, że największe problemy na chwilę obecną
to są problemy z ludźmi po prostu. Że jakby nasza branża pokazuje, że mimo tego, że możesz mieć nawet gdzieś tam procedury, procesy, to rzeczy związane z dowożeniem jakości typu koordynatorzy remontowi. Że wiesz, to taka osoba, zdarzały nam się takie osoby, które na przykład odbierały remonty przez telefon. Potem się dowiadywaliśmy na przykład, że ktoś nie jeździł, nie sprawdził tego mieszkania, nie pilnowały w ogóle jakości, tylko byle po prostu było zrobione, nie? Że w ogóle nie przyjeżdżali na mieszkanie, że to byle jak. Osoby, które na przykład nie miały pojęcia o tym, jak to w ogóle robić. I tu dużo takich błędów wyłapaliśmy. Takim może dobrym przykładem jest to, wiesz, każde mieszkanie jest troszeczkę inne pod kątem zamówień. Jeżeli na przykład, nie wiem, pieczysz ciasto, no to wiesz dokładnie, ile do tego ciasta, czego potrzebujesz, więc wiesz, że jeżeli potrzebujesz 1000 ciast, no to potrzebujesz tego tyle czy tyle. W nieruchomościach, na rynku wtórnym szczególnie, jest dużo trudniejsze, bo wiesz, masz często dużo bardziej krzywe ściany, gdzieś trzeba zrobić więcej wylewki, gdzieś mniej, gdzieś wymieniamy parapety, gdzieś nie trzeba, bo są zrobione. Różnią się też ilość na przykład drzwi, par drzwi w mieszkaniu, no i na tej podstawie też koszty remontu będą zupełnie inne. Ja też teraz nagle zacząłem kontrolować ekipy remontowe, które składają zamówienia, no bo na przykład wysyłają, ile profili potrzebują. No i ja sobie policzyłem, ile ścianek trzeba postawić. No i się okazuje, że potrzeba na mieszkanie tam 12-13 profili, a oni wysłali zamówienie na 20. Ja mówię, no to słuchajcie, no to co się dzieje, nie? Rozumiem, 10% nadmiar, okej, okay, to normalna sprawa. Ale prawie dwa razy więcej, no to już troszeczkę jest przesada. I tutaj jest właśnie często problem, że ludzie nie utożsamiają się z tym, nie utożsamiają się, po prostu chcą robić, chcą zarobić, a nie nad tym, żeby też wypracować dla swojej firmy jakąś dodatkową wartość. Czy uważasz, że istnieje coś takiego jak dochód pasywny z nieruchomości? Tak, zdecydowanie. Jakby ten dochód pasywny, i może nie szedłbym tutaj w kierunku, że tak powiem, tego właśnie mitycznego, że mam mieszkanie i po prostu co miesiąc zostaje pieniądze, natomiast to jest super. To naprawdę, biorąc pod uwagę, że możesz sobie kupić mieszkanie i dosłownie co miesiąc będzie ci z tego wpadać jakaś kwota, to ja naprawdę w obecnej sytuacji nie widzę nawet alternatyw dla tego. Jakby pod kątem jakby też minimalizacji ryzyka, bo no, rynek nieruchomości jakby... Mamy bitcoiny, mamy akcje, firmy mogą być, może ich nie być. Ja jestem pewien, że za 20 lat nieruchomości będą droższe niż są w chwili obecnej. I mimo tego, że spodziewam się jakichś tam korekt, bo widzę, jak ten rynek gdzieś tam wygląda, wiem, że ceny mogą się zatrzymać, mogą zacząć gdzieś tam spadać, to wiem, że za 20 lat po prostu będą droższe. Natomiast same inwestowanie w nieruchomości, moim zdaniem, i to też dojście do tego zajęło mi kilka lat, nie chodzi dokładnie o to, że ty kupisz mieszkanie tutaj na przykład w Warszawie, kupisz mieszkanie za milion, będziesz za nie dostawał 2,5 tysiąca złotych miesięcznie. Tu chodzi o to, że ty kupisz mieszkanie za milion, a przez to, że mamy taki system finansowy, a nie inny, który jest oparty cały czas na inflacji, na tym, że mamy coraz większy dodruk tego pieniądza, nagle się okazuje, że kupujesz mieszkanie za milion i teraz złośliwi powiedzą, kupujesz je na kredyt, bierzesz milion, musisz spłacić dwa, ale w praktyce wygląda to tak, że kupujesz mieszkanie za milion, musisz spłacić dwa, ale po 30 latach to mieszkanie warte jest 3 miliony albo nawet 4. Przyjmując na przykład średnio 5-procentowy wzrost w skali roku, w perspektywie 25-30-letniej, wartość twojej nieruchomości, jakby kupujesz typu mieszkanie za 500 tysięcy, ono jest warte po takim czasie mniej więcej 1 600 000 do 2 milionów złotych, 5%. A w ciągu ostatniego roku mieliśmy wzrosty w okolicach 20% w większości miast w Polsce. To jest prawdziwa wartość. Wzrost jakby... Wzrost wartości tych mieszkań, no i to się tak składa. Rośnie wartość, plus do tego jeszcze masz różnie 5, 6, 7, 8, jak ogarniasz to nawet więcej i zarabiasz, budujesz sobie naprawdę w miarę bezproblemowo ten dochód, bo ja widzę, ile trzeba się nabiegać, ile musisz telefonów odebrać, ile musisz poświęcić, żeby zarabiać pieniądze normalnie, ile jakby trzeba wykreować tej wartości. A tutaj robisz, kreujesz tą wartość raz i czerpiesz z tego, że tak powiem, zyski przez całą resztę życia i to nie są zyski na poziomie procenta, dwóch, tylko masz często 6, 7, 8% z wynajmu i właśnie na przykład 10, 15, 20% ze wzrostu wartości, czyli pomnażasz kapitał nawet no, o 20-30% w skali roku. Co ciekawe, nawet nie musisz mieć często tych pieniędzy, bo wykorzystujesz sobie po prostu dźwignię finansową. No i tak samo, masz mieszkanie na kredyt, najemca spłaca ci kredyt, mieszkanie ci rośnie na wartości, ty jeszcze zarabiasz z najmu, po 20-30 latach zostajesz z mieszkaniem wartym kilkukrotnie więcej, które nie ma hipoteki, możesz je sprzedać, tylko my jako ludzie podchodzimy do tego, ile mamy na koncie, a nie ile są warte nasze aktywa. I to jest moim zdaniem taki bardzo podstawowy błąd. Zgodzę się z tobą, natomiast w przypadku, kiedy ktoś nie ma co do przysłowiowego garnka włożyć, no to może być problem, bo to, że mamy na przykład to 20-30% więcej w przypadku nieruchomości, no to nie ma on tego w gotówce. Nie no, jakby zdecydowanie. I osoba, która powiedzmy zainwestowała wszystkie swoje oszczędności, jeszcze się zadłużyła, w tym momencie może być
mieć problem po prostu. Jak najbardziej. Jak takich sytuacji uniknąć? Tylko, wiesz, nic nie każe jakby inwestować też w Warszawie. Wiadomo, że jeżeli ktoś nie ma kompletnie pieniędzy, no to, to będzie ciężko, ale są miasta, czy nawet my mamy, kurczę, w ofercie, w sprzedaży kawalerki za 150-200 tysięcy złotych, gdzie potrzebujesz, mając 10% wkładu własnego, potrzebujesz 10-20, potrzebujesz 15-20 tysięcy złotych, żeby taką nieruchomość sobie nabyć. Jasne, ja też mówię, bo jest też bardzo ważny w życiu spokój. Nie chodzi o to, żeby teraz nagle, wiesz, możesz, zbuduję miliardowy biznes, kupię nieruchomości za miliard, będą mi się spłacać i tyle, bo to może być ryzyko, tak? No, zmienią się przepisy, dowalą jakiś podatek katastralny i wiesz, to jest decyzja na 20-30 lat, więc jakiś ten poziom ryzyka zdecydowanie tu jest, ale to nie są znowu takie pieniądze, że musisz mieć paręset tysięcy złotych, bo spokojnie w mniejszym mieście możesz kupić mieszkanie za 150 tysięcy i mając 15 tysięcy wkładu własnego jesteś w stanie je kupić na kredyt, jeżeli jeszcze szczególnie masz umowę o pracę. No okej, okay, 15 tysięcy, jak to z statystyk wynika, to wychodziłoby, że to też może być ciężkie dla niektórych, żeby tyle odłożyć, no ale to też wiadomo, że tego nie będzie robił każdy. Gdybyśmy mieli świetnie wyedukowane tak pod kątem ekonomii i finansów społeczeństwo, no to ogólnie ludzie by wszyscy z tego korzystali, a jednak korzysta z tego jakiś mały odsetek, więc no to zdecydowanie nie jest dla każdego. Ale to jest dla każdego, kto chce, kto pracuje, kto potrafi oszczędzać i to jest jakiś etap do na pewno budowania tej swojej, może nie niezależności finansowej, ale do budowania na pewno fajnego majątku na przyszłość i poczucia bezpieczeństwa. Mówiliśmy o zwiększaniu właśnie wartości poprzez czas. A jak w takim razie zwiększyć wartość nieruchomości przy samej już sprzedaży? Więc tych sposobów jest dużo. My ogólnie cały taki proces, który mamy jakby taki proces, można powiedzieć, flipa, dzielimy na 5 punktów. Pierwsze to jest tani zakup. To jest no bardzo ważne, ale jakby te 5 punktów też nie muszą się pojawiać w tym samym momencie na raz. Możesz na przykład mieć 3 punkty z tych 5, więc tak, pierwszy jest tani zakup. Dalej mamy kreowanie wartości. Właśnie to kreowanie wartości to jest rzecz typu masz mieszkanie, masz kawalerkę, która ma na przykład 30 metrów i masz w niej 7-metrową kuchnię. I z tej tą 7-metrową kuchnię przenosisz do salonu. Praktycznie to jest de facto przeciągnięcie instalacji wodkan i przerobienie trochę wentylacji. Potrzebujesz zapłacić kominiarzowi około 300 zł za wydanie opinii. Robisz salon z aneksem kuchennym i osobną sypialnię. Jakie są plusy? Takie mieszkanie możesz wynająć za około 300 zł więcej, a my dokładnie na tym samym osiedlu, w tym samym czasie, robiąc dwa dokładnie takie same mieszkania, to o których teraz Ci powiedziałem, mieszkanie, które było kawalerką, sprzedaliśmy za 235, a mieszkanie, które było mieszkaniem dwupokojowym, sprzedaliśmy za 265. Na prostej rzeczy. Czyli nagle się okazuje, że nawet nie musieliśmy tego kupić w cenie poniżej rynkowej, tylko na tym zrobiliśmy taki fajny zysk. Dalej mamy oczywiście jeszcze optymalizację remontu, czyli wszelkie rzeczy właśnie, przypilnowanie tego, czy zamawiamy odpowiednią ilość materiałów, szukanie tej rzeczy gdzieś tam często, które są na promocjach, przecenionych, czy właśnie przy takim zakupie hurtowym, to też jest dużo łatwiejsze. Potem mamy dalej punkt czwarty, czyli home staging, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży. To jest, wiesz, trochę tak, jak się wystawia auto na automoto, to jedzie się jakieś tam detali, bo trzeba je wybłyszczyć, umyć, żeby było fajne. I z mieszkaniem trzeba zrobić dokładnie to samo. Trzeba je wysprzątać przede wszystkim solidnie, powiesić zasłony. My też je meblujemy w takie meble ruchome, typu kanapy, stoły, kwiaty, jakieś talerze, zastawy, po to, żeby pokazać, jakby, żeby nie wchodzić do pustych ścian. No i też ten home staging, są na to badania, że gdzieś tam spokojnie o paręnaście procent jest w stanie zwiększyć wartość sprzedaży mieszkania, bo my jako ludzie kupujemy oczami. Widzimy, podoba nam się, podejmujemy decyzję o zakupie. No i potem oczywiście jest, no ta, jest ta skuteczna sprzedaż, czyli nawet rzeczy związane z tym, jak napisać ogłoszenie. To też na przykład kiedyś doszliśmy do tego takich badań, że wzrok odbiorcy układa się w literę F, czytając na przykład ogłoszenie, CV, cokolwiek, więc też w tych miejscach powinieneś umieścić najważniejsze informacje. No i też my z reguły unikamy opisów, staramy się to przekazać w miarę konkretnie, żeby najlepiej od punktów powypisywać pewne rzeczy związane z nieruchomością, a dopiero na dole jakiś ewentualnie opis i też nie pisać wszędzie tego samego, no bo jak widzę pośredników, którzy piszą 70-metrowe mieszkanie, idealne pod inwestycje, no to naprawdę czasem się gotuje. Oczywiście, o ile je przerobimy na 5 kawalerek, to wtedy może być idealne pod inwestycje. Ale no nie jest takie proste. Kończąc już ten wywiad, na sam koniec, Twoje decyzje można by powiedzieć, że były bardzo trafne, bo w wieku 26 lat obracasz dużym kapitałem i gdybyś się tak wrócił do Twoich lat 20, to co byś sobie powiedział wtedy? Super pytanie i myślę, że takie naprawdę bardzo, bardzo życiowe. Nie rozdrabniałbym się. Wchodząc na rynek, mając właśnie gdzieś tam 20 lat, czy człowiekowi się wydaje, że może wszystko, że ta energia będzie nieskończona, motywacja będzie nieskończona. Ja uważam, moją błędną decyzją
było zamiast skupić się na tych nieruchomościach i powiedzieć, dobra, chłopie, masz ułożony już biznes, fajnie zarabiamy, pójdźmy, nie wiem, zróbmy coś, spróbujmy tu. Nagle mówię, dobra, no tu już zrobiliśmy jakiś sufit, to sobie fabrykę mebli otworzę. Tylko ja mebli nigdy nie robiłem, nie? I jakby zainwestowałem parę milionów złotych, bo zaufałem też osobie, która była bardzo bliską mi osobą, która miała zająć się tym od strony technicznej. Ostatecznie się rozstaliśmy, ja z tym wszystkim zostałem sam. To powoduje masę stresu, masę frustracji, że w ogóle, wiesz, prowadzisz de facto biznes, który jest warty potem parę milionów, o którym nie masz pojęcia. O produkcji, nie? Takich rzeczach. Wiadomo, można by się było tego nauczyć, ale jest też drugi biznes. Nie mogę nagle tego zostawić, więc przede wszystkim bym się nie rozdrabniał, a jeżeli po prostu mam wolny czas, bo wszystko zrobiłem, to przeznaczyłbym go na odpoczynek, na magazynowanie energii, żeby tą energię następnego dnia wykorzystać na to, w czym rzeczywiście się jest dobrym. Bo to, co wiele osób powtarza, że to jest maraton, a nie sprint, i my nie chcemy w to wierzyć. Fajnie się to słucha, ale nie, gdzie tam, ja będę zawsze miał energię, ale organizm wystawi rachunek. To może być po 2 latach, 3 latach, 5 latach, ale wystawi rachunek. I tak samo jak zaciąganie tego długu trwa jakiś czas, tak samo spłacanie go, to też nie jest nagle, że w ciągu jednego miesiąca stwierdzisz, dobra, to teraz nie piję alkoholu, chodzę wcześniej spać, ćwiczę i tyle. Jasne, to się poprawi, ale też jest potem proces. Jakby naprawa tego, to jest tak samo ważny proces. Więc tutaj raczej postawiłbym więcej luzu, więcej odpoczynku, więcej tego też, co chcemy robić, bo często zaczynamy biznes z wielkimi marzeniami, jak będziemy żyć, a nagle budzimy się w kołowrotku po 20, 30, 50 latach. De facto super, zadowoliliśmy wszystkich wokół, mamy firmę, super, to firma jest duża, ma gigantyczne obroty. Obroty też jest często ważne, bo często się słyszy o firmach, które mają gigantyczne obroty, no a wiemy, że obrót to nie wszystko, nie? Koniec końców chodzi, żeby mieć jakiś dochód jeszcze na tej firmie. Mhm. I często to właśnie gdzieś tam wiele, wiele frustracji. Dlatego też właśnie te nieruchomości, bo to jest trochę taki samograj jednak. I wykorzystując właśnie to, ten system, można tu wiele zrobić, ale przede wszystkim skupienie na jednej rzeczy, rozwijanie się w tym i odpoczynek, oszczędzanie energii. Okej, okay. I na sam koniec już kończąc totalnie, 1-2 zdania twojej takiej definicji sukcesu, którą masz obecnie. Wiadomo, ona się może zmienić na przestrzeni lat, ale obecnie czym jest dla ciebie sukces? Życie na własnych zasadach. Mogą to być podróże, mogą to być finanse, ale to, co my naprawdę jak chcemy żyć, a nie tak, jak nam pokazują social media, że powinniśmy. Przed wami Szymon Kaczyński. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.